Epidemia postępuje, padają pytania o stan nadzwyczajny. Co na to rząd? Mateusz Morawiecki w kwarantannie. Michał Dworczyk o szczegółach. Po tym, jak około godzina 5 nad ranem okazało się, że jeden z funkcjonariuszy SOP ma pozytywny wynik na obecność SARS-CoV-2, premier Mateusz Morawiecki został objęty kwarantanną. Spełnia ją w jednym z rządowych budynków, poinformował podczas briefingu prasowego szef kancelarii i prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Mimo kwarantanny premier w pełni zrealizował zaplanowane na dziś zadania, przekazał. Jak dodał, szef rządu miał wykonany test na obecność koronawirusa i czeka na jego wynik. W związku z zakażeniem u współpracownika Mateusza Morawieckiego ma zostać dookreślony krąg osób, które również powinny zostać objęte kwarantanną. Wydaje się na ten moment, że nikt z członków rządu z zakażonym funkcjonariuszem nie miał kontaktu, to jednak dokładnie ustali sanepid, przekazał szef KPRM. Do kontaktu Morawieckiego z osobą zakażoną doszło w piątek, 9 października. Od tego dnia, jak poinformował Dworczyk, liczona jest kwarantanna. Premier czuje się bardzo dobrze. Wszystko wskazuje na to, że jest zdrowy, powiedział szef KPRM. Pytania o stan nadzwyczajny rzecznik rządu Piotr Emler przekazał zaś, że na ten moment ani rządowy zespół zarządzania kryzysowego, ani Rada Ministrów nie rekomendowały wprowadzenia stanu nadzwyczajnego określonego w Konstytucji. Rzecznik rządu zwrócił również uwagę, że w Polsce istnieje obowiązująca już od wielu lat ustawa, która pozwala podejmować określone działania w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. W ustawie tej, mówił, rozróżniamy dwa stany, stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii. Przypomniał również, że najpierw w kraju ogłoszony był jeden stan, a następnie drugi, który obowiązuje. W związku z tym, przekonywał Emler, mamy wszystkie narzędzia do podejmowania określonych czynności, które są niezbędne do tego, żeby walczyć z epidemią. Dodał, że na ten moment podczas posiedzeń rządowego zespołu zarządzania kryzysowego dyskutowane są właśnie te narzędzia, które są w obecnie funkcjonujących ustawach. Dworczyk, spotkanie z opozycją konstruktywne, choć nie zabrakło różnicy zdań. Szef KPRM Michał Dworczyk mówił także o spotkaniu premiera z opozycją. We wtorek po południu odbyła się wideokonferencja Mateusza Morawieckiego z politykami opozycji poświęcona sytuacji związanej z rozwojem epidemii koronawirusa. Chcemy podkreślić, że dla nas w sytuacji pandemii bardzo istotny jest dialog. Chcemy wyjaśniać naszym partnerom rzeczywistą sytuację, jaka jest związana z pandemią. Uważamy, że w tego rodzaju wypadkach trzeba przynajmniej starać się wznieść ponad podziały polityczne i wspólnie pracować po to, żeby móc znaleźć najlepsze rozwiązania, które musimy w tej trudnej sytuacji wypracowywać, mówił szef kancelarii i premiera na konferencji prasowej. Dworczyk wyraził też nadzieję, że partnerzy z opozycji nie będą ulegać pokusie instrumentalnego wykorzystywania sytuacji pandemii, w której znalazła się Polska. Zależy nam bardzo, żeby wyjaśniać wszystkie wątpliwości, które ewentualnie się pojawiają i są w przestrzeni publicznej artykułowane, zapewnił minister. Jak ocenił, spotkanie było konstruktywne, choć nie zabrakło też różnicy zdań, wielokrotnie podkreślanej przez uczestników spotkania. Niemniej zakładam, że jeśli nie wszyscy, to niemal wszyscy uczestnicy tego spotkania reprezentujący opozycję mieli dobrą wolę, dodał. Wierzę, że wspólnie kontynuując te spotkania, bo takie spotkania będą odbywały się cyklicznie, będziemy potrafili lepiej współpracować, spokojniej debatować w Sejmie, ponieważ będą potrzebne kolejne nowelizacje i kolejne propozycje ustawowe, które w związku z COVID-19 trzeba będzie przyjmować, oświadczył Dworczyk. Koronawirus w Polsce we wtorek. 13 października, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 5068 osób. Zmarło 63 chorych na COVID-19. Najwięcej 898 zakażeń zanotowano w województwie małopolskim. Do tej pory najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w sobotę, 10 października. Ministerstwo Zdrowia przekazało wówczas, że zakażonych jest kolejnych 5300 osób.
W niedzielę poinformowano o 4178 nowych zakażeniach, a w poniedziałek o 4394.